Żyjemy w świecie wszechobecnych wyzwań w dziedzinie środowiska. Musimy mierzyć się ze skutkami globalnego ocieplenia, problemami wynikającymi z przeludnienia i nadmiernej konsumpcji, a także z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych. Jak najlepiej zarządzać konsumpcją i wykorzystaniem naturalnych zasobów ziemi i jednocześnie chronić środowisko? Aby odpowiedzieć na to i inne pytania, musimy nieustannie mieć na względzie stan i kondycję naszej planety. Program Kopernikus pomaga nam w tym zadaniu przez obserwację środowiska, gromadzenie, przechowywanie i analizowanie danych, a także dostarczanie produktów umożliwiających podejmowanie skutecznych decyzji. Kopernikus, zrzeszający różnych partnerów w Unii Europejskiej, monitoruje naszą planetę i jej liczne ekosystemy, a przy tym ma gwarantować przygotowanie mieszkańców na kryzysy i klęski żywiołowe lub wywołane przez człowieka oraz ochronę przed nimi. Służby informacyjne Kopernikus opierają się na danych pochodzących z konstelacji 6 rodzin satelitów nazywanych Sentinel oraz dziesiątków satelitów podmiotów zewnętrznych określanych mianem uzupełniających misji kosmicznych. Te urządzenia pomiarowe na orbicie niekiedy działają w pojedynkę, a niekiedy w połączeniu z czujnikami umieszczonymi w morzach, na lądzie lub w powietrzu. Kopernikus gromadzi zatem dane i pomaga dostarczać ogromną liczbę wiarygodnych i aktualnych informacji o stanie naszej planety. Dane mogą być używane do tworzenia różnych rodzajów produktów, takich jak statystyki i mapy topograficzne. Dane są analizowane w taki sposób, aby wygenerować wskaźniki przydatne dla badaczy i użytkowników końcowych, zapewniając informacje o przeszłych, obecnych i przyszłych tendencjach. Kopernikus nie tylko wnosi wkład w europejską myśl naukową i techniczną, lecz również jest częścią usług publicznych, umożliwiając pełny, swobodny i otwarty dostęp do wszystkich zgromadzonych danych. Z danych tych mogą korzystać wszyscy – naukowcy, decydenci polityczni, przedsiębiorcy i zwykli obywatele. Jego zadania obejmują również kluczowe powiązane ze sobą tematy, w tym 6 zestawów usług – monitorowanie atmosfery, monitorowanie środowiska morskiego, monitorowanie lądu, zmiana klimatu, bezpieczeństwo i zarządzanie sytuacjami nadzwyczajnymi, które przekładają się na konkretne i skuteczne obszary zastosowania. W dziedzinie środowiska program wykrywa zawartość aerozoli, które niszczą warstwę ozonową poprzez analizę składu atmosferycznego i różnorodności biologicznej. Regularnie poddaje ocenie topnienie pokrywy lodowej w Arktyce w wyniku wzrostu temperatury, będącego następstwem globalnego ocieplenia. Ustala jakość powietrza i wody, które mają wpływ na nasze zdrowie. Monitoruje poziom wód oceanicznych, obszary przybrzeżne i lasy, aby ograniczać szkody związane z zagrożeniem trzęsieniem ziemi, powodziami i pożarami i zapewnić nam bezpieczeństwo. W sektorze energetyki Kopernikus promuje wykorzystywanie elektrowni wodnych i wiatrowych stanowiących czystą, przyjazną ekologicznie alternatywę dla paliw kopalnych. W ten sposób do 2030 roku odnawialne źródła energii będą stanowić 27% naszego całkowitego zużycia energii. Kopernikus wspiera również monitorowanie granic zewnętrznych Unii Europejskiej za pomocą danych satelitarnych w połączeniu z innymi źródłami informacji, aby zwiększyć znajomość sytuacji i poprawić ocenę ryzyka na granicach zewnętrznych. W środowisku morskim Kopernikus zapewnia śledzenie zanieczyszczenia morskiego oddziałującego na ekosystemy wodne i branżę rybacką. W ramach rozwoju polityki współpracy Kopernikus ostrzega o wczesnych sygnałach wylesiania i pustynnienia, aby uniknąć problemów z utratą różnorodności biologicznej i niedoborami żywności. Program pozwala kontrolować nawadnianie pól i monitorować uprawy w celu lepszego zarządzania żywnością. Jest również przydatny w śledzeniu ognisk chorób, takich jak ebola w Afryce Zachodniej. Poza sytuacjami wymienionymi w przykładach, Kopernikus może sprawdzić się w sektorze turystyki, rozwoju obszarów miejskich, archeologii, ropy i gazu i sektorze ubezpieczeń. To niewiarygodne narzędzie, skuteczne, ciągle zmieniające się, dostępne dla wszystkich i nieodpłatne. I to przez cały czas. To narzędzie do tworzenia nowych zastosowań, nowych możliwości, nowych rynków, nowych miejsc pracy. Niezależne badania wskazują, że wykorzystanie programu Kopernikus może przyczynić się do powstania blisko 48 tysięcy miejsc pracy do 2030 roku. I czemu by nie? Dziesiątki tysięcy użytkowników już wykorzystują dostępne dane.
Mając na uwadze, że każde euro zainwestowane w technologię satelitarną zapewni wysoki zwrot inwestycji, w nadchodzących latach może wzrosnąć liczba możliwości biznesowych. Nowe horyzonty są coraz bliżej nas. Tu na Ziemi i w kosmosie.